ale chciałem tylko w formie pewnej polemiki z panem Wyciechem zobaczyć, że ten folder, który państwo już macie w swoich rękach, zawiera pewną nieścisłość, delikatnie mówiąc. Mianowicie pan jest bardzo ostrożny, pan konserwator, i napisał tam w tym folderze, że obraz Matki Boskiej Krzeszowskiej to jest malowidło XIV wieku. A ja przywiozłem ze sobą dokument podpisany przez profesora Korzona z Pragi, znanego, i przez pana Wojciecha Kapałczyńskiego, w którym jest stwierdzenie, że obraz jest namalowany w XIII wieku i należy do bardzo niewielkiej liczby tego rodzaju obiektów, a to stwierdzenie zostało podpisane po różnych badaniach i po dokonaniu prześwietlenia tej Matki Bożej Łaskawej Krzeszowej. Mamy na to dokumenty. I dlatego też, jeśli to jest jeszcze kontrowersją, to przynajmniej, żeby państwo wiedzieli, że mam taki dokument. Proszę państwa, to jest dla mnie też okazja, żeby wyrazić wielką wdzięczność i uznanie tym wszystkim, którzy są przyjaciółmi Krzeszowa i jego dobrodziejami. Chciałbym serdecznie podziękować za troskę o Krzeszów, która się wyraziła poprzez działalność władz rządowych, wojewódzkich, samorządowych. I na ręce pana konserwatora generalnego składam wyrazy uznania za te prace konserwatorskie, które z taką tutaj wielką troskliwością były prowadzone. Wymagana konserwacja, ponieważ stan tych malowideł jest tragiczny. Na dodatek klimat, który jest bardzo niesprzyjający wewnątrz kościoła, jest również powodem, że te polichromie zostały zatrzymane przez tak zwany promieniowce. Po prostu malarstwo jest pokryte mgłą. Jest sposób opracowany przez panie konserwatorki na likwidację i po prostu konsekwentnie to robimy. Natomiast w tym momencie, po skończeniu tych prac, o których mówiłem w prezbiterium, koncentracja, taki jest program i takie mamy plany. Chcemy przeprowadzić konserwację transeptu od strony południowej. To jest po prostu w najgorszym stanie. W południowym natomiast wykonaliśmy już część prac zabezpieczających, zachowawcza oczywiście konserwacja, bez jakiejkolwiek rekonstrukcji, zgodnie z wytycznymi pana generalnego konserwatora. Myślę, że innego wyjścia nie ma. Il padre mio, Pater noster. Pani Maria Lelek i pani Anna Hermanowicz z zespołem tutaj pracowała. Ale chcę również powiedzieć, że ze środków kurii legnickiej zostały wykonane prace konserwatorskie przy właśnie obrazie Matki Boskiej Łaskawej oraz przy tym wspaniałym ramie, która jest całkowicie ze srebra, i to trybowanie jest niezwykle cenne, nawet ekscelencja, eminencja, przepraszam. Kardynał. Kardynał Soldani chciał zabrać do Watykanu. Jaki kardynał? Nie, Soldani. Soldani. Sekretarz stanu zachwycał się. Ale nie chciał zabrać, to prostuje. Takie szlanki. Nie przyszedł ci jeszcze gość. Jarku. Właśnie mauzoleum był chyba najgorszy. Bardzo złe warunki klimatyczne, nieszczelne okna, nieszczelny dach spowodowało, że były tutaj ogromne straty zarówno polichromii ściennej, jak i waloryzacji. Jak państwo fachowym okiem widzicie, całe ściany są wypełnione.
wykonane tylko lustro. Pierwsze prace dotyczyły jednak podziemi, ponieważ tutaj wskutek niedrożności systemu melioracyjnego stała woda i to powodowało oczywiście ogromne zniszczenie. Także w latach 60. już prowadzono pierwsze prace montowo do zwierzęta. Jednak koncentracja tych prac cały czas do dzisiaj zresztą te badania prowadzimy. Na skutek tego ekscelencją można było rozpocząć pracę konserwatorską, która od 1998 roku do obecnie się dokonuje. Przesło, w którym jesteśmy, jest skończone i to właśnie było pana Edmunda Kozakowskiego i pana Jadka. Natomiast w tym momencie wykonujemy pracę konserwatorską. Północny, to będzie również skończone w tym roku. Przed nami przesło, które jest w najgorszym stanie i to mamy nadzieję rozpocząć w roku następnym. Panie Wojciechu, jeśli można, chciałem skorzystać z okazji, żeby powiedzieć, że tutaj w Krzeszowie i w całej diecezji jagiellońskiej ze szczególną czcią odnosimy się do świętej Jadwigi Śląskiej, bo przecież cały obiekt krzeszowski powstał rok po bitwie pod Legnicą. Bitwa była 9 kwietnia 1241 roku, a ten obiekt powstał, został erygowany w 1242 roku, początkowo w Benedyktyni, później w Cystercji. I tutaj jest prawnuk świętej Jadwigi pochowany i linia książąt, o ile pamiętam, świdnicko-jaworskiej. I tutaj, proszę Państwa, taka ciekawostka, proszę pozwolić, że jeszcze na to zwrócę uwagę. Tu jest święta Jadwiga, księżna śląska, żona Henryka Brodatego, który się zawsze podpisywał książę Śląska i Polska, pretendenta do korony polskiej i świętej Jadwigi, matki Henryka Pobożnego. I ona tu jest przedstawiona w szatach książęcych, ale na rękach trzyma buty, bo ona chodziła boso i spowiednik jej nakazał, żeby nosiła buty. To ona wypełniła wolę spowiednika i nosiła buty, ale w rękach ona i chodziła boso. Bardzo ją czcimy, bo to matka ludu śląskiego i tutaj na tym miejscu też ją wspominamy. Proszę Państwa, proszę pozwolić, że tutaj jeszcze wyrażę uznanie i panu konserwatorowi, i wszystkim współpracownikom, którzy tutaj wiele już zrobili, jeszcze będą tutaj robić. Chcę wyrazić ojcu Augustynowi, który jest proboszczem tego miejsca. Chcę wyrazić wielu innym osobom, ale jeszcze na jedną postać, która jest w obecnym okresie bardzo zaangażowana w szukanie pomocy dla Krzeszowa, remonty, w tym budowę, zwłaszcza domu Okata, który stoi obok kościoła świętego Józefa i odwodnienie tego obiektu, bo tutaj była wielka, ten obiekt. Ksiądz dr Józef Lisowski, kanclerz naszej kurii, jednocześnie dyrektor Caritasu, dlatego ma tyle miłości do ludzi i do zamiarów. Możemy się spodziewać, że prowadząc prace konserwatorskie przy obu kopułach możemy mieć podobny efekt, to znaczy zmiany powinny być bardzo duże. Dziękuję bardzo. Pan Artur Zieliński, witamy serdecznie, zapraszamy. Idziemy teraz do kaplicy Margaret. Thank you.
ołtarz też nie powinien być zburzany. Także tradycja będzie całkowicie oddana i będzie można zarówno myśleć o wielkim wniosku, a, no tutaj. Tak nieśmiało podpowiadał, żeby to wykorzystać. Grób pański, bo to jest również grób pański. To jest grób pański, jest Chrystus, rzeźba Chrystusa jest po konserwacji, ołtarz jest w trakcie konserwacji i będzie skończony też do końca roku. Także kaplica Marii Magdaleny będzie całkowicie ukończona i oddana. Musimy sobie